Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed The Run. Moi drodzy, zacząłem sobie robić tę serię rok temu. Jakoś tak, myślę, że dokładnie rok temu było, jakoś w marcu, chyba na początku marca. I robiłem sobie karierę, natomiast w ogóle zignorowałem serię prób, która jest równie ciekawa co i kariera, no bo każdy wyścig jedziemy tutaj inny i możemy wybrać sobie nawet samochód. Zaczniemy sobie od serii prób, która znajduje się w Parku Narodowym. Właściwie nie jest to po kolei, bo akcja gry fabularnie zaczyna się... Chyba odtąd, od szczytu na wybrzeżu. W Los Angeles? Chyba jakoś tak. W każdym razie ja bym chciał zacząć od Parku Narodowego i będziemy szli sobie po prostu w prawo, tak? Tutaj już mam jeden wyścig przejechany, co prawda przejechałem go wtedy, jeszcze jak nagrywałem razem tą karierę. No ale dobra, mamy tutaj do wyboru M1M Coupe, Dodge Challenger, Focus RS, może by Focusem poleciał, ha, zobaczmy. Właśnie to jest fajne, bo mnie się to strasznie podoba, bo za każdym razem mamy tutaj inną trasę, inny samochód i nawet kolor możemy sobie wybrać. O co mi chodzi? Bo ja na przykład bardzo nie lubię gier, które są osadzone na rzeczywistych trasach. Na przykład takich jak Grid Autosport. Znaczy, fajne są do grania na kierownicy na przykład. Ja właściwie miałem grać na kierownicy w The Run, ale... Lepiej nie. I powiem wam, że... Startujemy. Powiem wam, że... zgubiłem wątek. Wow. Shit. Aha, tak. A propos Grid Autosport. No właśnie. Jazda na takich trasach, takich samych, ileś tam razy z rzędu jest dla mnie naprawdę męcząca. A już nie wspomnę o tym, że w trybie multiplayer trzeba czekać na rozpoczęcie wyścigu no z dobrych kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt minut, co dla mnie jest absolutnie niedopuszczalne. Ja muszę wbijać do gry, pach, wyłączam sobie wyścig, jadę, tak? I tak właśnie jest w Need for Speed The Run. To jest naprawdę fajna gra. Przez wiele osób jakby hejtowana w czasie premiery. Ona miała tam jakieś niedociągnięcia co do płynności działania i tego typu rzeczy. Była po prostu zrobiona, jest na silniku Frostbite i chyba tym pierwszym, tak mi się wydaje, więc na swoje czasy, nie wiem który dokładnie to był rok wydania gry, ale na swoje czasy robiła niemałą furorę graficzną spośród gier wyścigowych, także... Dobra, pojedziemy sobie skrótem. On jest dosyć głupi, ja go... Oh fuck, zobaczcie na ten dym. Mein Gott. Nie naprawili tego, znaczy... Ja myślałem, że to jest jakaś wina mojego sprzętu, czy karty graficznej. A od czasu, kiedy ostatnio nagrywałem właśnie The Run'a, zmieniła się... praktycznie cała specyfikacja mojego komputera, od RAM-u przez procesor, aż po kartę graficzną, więc no, to jest raczej 100% wina gry. Natomiast widzę znaczną poprawę płynności działania, nie ma problemu z nagrywaniem gry w 60 FPS-ach, na co nie mogłem sobie pozwolić po prostu wcześniej. Zresztą nie było takiego sensu, bo no niestety YouTube nie obsługiwał 60 FPS. Mamy tutaj już metę. Czy uda mi się zdążyć? No, niestety platyny nie udało się sięgnąć, ale po złotko jak najbardziej, powtórzyłem po prostu swój wynik. Umówmy się, że będę starał się zdobywać złote medale, a platyna będzie dodatkowym atutem, jak to mówią na ogłoszeniach o pracę. To jest teraz głupia sprawa. Jedna rzecz, która mi się nie podoba, czyli że tak bardzo długo nabijają się te wszystkie punkty, jakieś expy na samym końcu gry. To jest to naprawdę... Czasami jak się dużo powygrywa tego, to trzeba czekać nawet minutę.
co jest niedopuszczalne moim zdaniem. No dobra, masakra w terenie. Zobaczmy, jakie mamy samochody do wyboru. Evo 10 i Subaru. Mamy jeszcze tutaj GTR-a, Skyline'a R32. Dobrze mówię? Wow, 91 rocznik. Tutaj mamy AWD, ale nie jest napisane, jaki to jest. Czy to jest R32, czy też nie. Ale prawdopodobnie tak. Pojedziemy sobie Lancerem. Co to jest ten zestaw? Teraz kolor i wybierz zestaw. A, zobaczcie. Czemu ja o tym nie pamiętałem? Czy ten pakiet jakoś wpływa na jazdę? Z tego co pamiętam, raczej nie, ale kozacko wyglądają te bodykity, co? W ogóle większość samochodów, jak i bodykitów, które są użyte w Need for Speed The Run, pojawiły się po premierze gry również i chyba nawet przed premierą gry, również w Need for Speed World, co jest dosyć ciekawe. No i zobaczymy. Fajnie, że właśnie można wybrać sobie te pakiety. No i zaczynamy. Moim celem oczywiście jest zająć pierwsze miejsce. Zobaczymy, jak to pójdzie. Próbowałem teraz wybrać sobie odpowiednią kamerę. Ale tutaj raczej używanie tej kamery z tyłu... Ojej. Jest nietrafione, no bo ten dym strasznie, widzicie, że dziwnie leci. To a propos tego właśnie sprzętu. Co mówiłem, że się zmienił mój sprzęt i dalej są te bugi z tym dymem. Nie wiem, czy wspomniałem o tym dymie. Cholera, zobaczcie, nic nie widać. To diabła. Można tutaj cofnąć? Można. Cofamy. Dobra, zostawię może tę kamerę. Mam nadzieję, że się uda. No kurde. Nie, ja to chyba powtórzę, bo widzę, że jestem dalej od nich mimo wszystko. No, także naprawdę, naprawdę fajna opcja w tej grze. Okej. Powiem wam, że też strasznie długo wczytują się te wyścigi. Nie spodziewałem się, że to będzie aż tyle trwało. Okej. Tutaj też ten tunel aerodynamiczny jest śmieszny, no bo pasek musi nam się naładować, żeby zadziałało jakieś takie śmieszne przyspieszenie. Podoba mi się w ogóle wygląd Evo 10. Wiele osób też narzeka na fizykę jazdy w tej grze, czy może sposób prowadzenia samochodów. No, jest ona taka trochę dziwna, trzeba do tego przywyknąć, ale wbrew pozorom ta gra naprawdę ma inne atuty, z którymi można się naprawdę fajnie zaprzyjaźnić. Okej. Idziemy tu. Świetnie, jest droga, jest asfalt. Bardzo dobrze. Doganiamy tego pierwszego. To jest Subaru Impreza WRX STI. Dlaczego ja nie mogłem jej wybrać? Czy mogłem? Jest, pięknie, wzięta driftem. Wspaniale. Może uda się nawet tutaj pokonać znajomego, ale widzę, że jeśli chodzi o czas, to mnie zaczyna doganiać. Lepiej pokonuje chyba zakręty. Dobra, tu mamy kolejny checkpoint i jedziemy znowu gruntową. O, fuck. Zobaczcie, nic nie widać zupełnie przez ten cholerny dym. Dlaczego to jest tak zrobione? Nie mam pojęcia. A to jest autentycznie jakiś bug związany z, nie wiem, produkcją tej gry. Gdzie mnie tutaj doganiasz? Nie masz prawa mnie doganiać, man. Świetnie, dawaj Lucek, dawaj. Jest. Dawaj. Gonią mnie tam wszyscy. Słuchajcie, czy będzie platynka?
Ja pierdziu! Platynę udało mi się zdobyć. No nie powiem, nie było aż tak źle. Pierwszy raz jechałem ten wyścig. I to w dodatku w nocy. Oczywiście na początku się rozbiłem, więc tak lipa. Ale powiem wam, że teraz jak gram, to bardzo ładnie to wszystko wygląda tutaj. Ja jeszcze sprawdzę, czy mam maksymalne ustawienia graficzne. Bo pamiętam, że kiedyś po prostu musiałem te ustawienia graficzne zmniejszyć. No i patrzcie, jak to się długo nawbija, kurde. Wyzwanie Forda jakieś odblokowałem. Dobra, kontynuujemy. No i okej, mamy wyzwanie Forda. Teraz chodźmy zobaczyć jeszcze szybko ustawienia graficzne. Ustawienia, ekran. Ultra, ultra, ultra. Synchronizacja wyłączona. Chyba wyżej się nie da. I pełny ekran. Także chyba jest ok. Dobra. Idziemy sobie do serii wyzwań i wracamy do naszego wyzwania z Fordem. Wyzwanie Forda. Myk. I musimy samymi Fordami jeździć. Szkoda, że nie możemy wziąć tego Mustanga RTR. Powiem wam, że... Co on właściwie ma innego? Zobaczmy. Mniej koni mechanicznych. Prowadzenie trudne. Normalne. Tak jakby był gorszy ten RTR. Ciekawe czemu. No nic, weźmiemy sobie... Jeszcze nie jechałem Fordziną, niech będzie. Weźmiemy sobie Fordziną, znaczy bossem chodziło mi. Weźmiemy sobie kolor czerwony i na dwozie pakiet wyścigowy. Zobaczmy, jak wygląda. Tak. Ten mi się pakiet bardzo podoba. No i czerwonego miałem wziąć. Okej, lecimy. Yeah, lecimy. Próba czasowa. Tego trafiki. Było tam opisane, że samochód ma bardzo trudne prowadzenie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle i że uda mi się ukończyć tutaj na jakiś konkretny medal. Autobus, kurde. Myślałem, że go jakoś ominę, ale jeszcze nie jestem przyzwyczajony zbytnio do tego prowadzenia tutaj, wiecie. W ogóle mi się to prowadzenie wydaje naprawdę całkiem spoko. A! Kurde. W porównaniu do tego, co mamy w The Crew. W The Crew naprawdę jest zupełnie inaczej. Nie wiem, dobra, spróbujemy dojechać tak. The Crew jest inaczej, naprawdę tam jest trudniej się przyzwyczaić, to zdecydowanie. Ale to jest też ciekawa sprawa, no bo tutaj mamy, przejeżdżamy przez też całe Stany Zjednoczone, niby, no bo wiadomo, że ta trasa jest troszeczkę okrojona, ale The Crew też ma przecież okrojone Stany Zjednoczone, lecz zdecydowanie więcej możliwości eksploracji mamy tam niż tutaj, no nie? Jeju, ale rzeczywiście rzuca tym samochodem. Powinienem wziąć tego Focusa. Po prostu spokojnie bym ogarnął ten czas. No ale jak już wziąłem Forda, to jedziemy Fordem. Kurde, Fordem. Bossem 302, co mam kanał. Jestem skupiony na jeździe tutaj, bo... Co go tak... Nie zmieściłem się. No, ach, fucking shit. Teraz to już nie wiem, czy złoto zdobędziemy. Fuck, ale rzuca tym gównem, naprawdę. Niesamowicie. Rzeczywiście chyba będę musiał zmienić tutaj na RS-a. Na RS-a, Focusa. Nie wiem, bierzemy ten skrót, spróbuję. Niewiele on tam daje i pewnie więcej stracę niż zyskał, no bo... asfaltem bym utrzymał, powiedzmy, stałą prędkość i niewiele bym stracił tak naprawdę tutaj. Au! Zapatrzyłem się na pieprzony złoty medal, który mi tam wyskoczył. Ja!
Nie wezmę już tego bossa. O nie. Naprawdę. Dobra, i teraz pojadę tu naokoło. Jaki ruch. Dobrze, dawaj, Lucek, dawaj. Ile tych checkpointów jeszcze? Już ostatni będzie. O, fuck, udało się. Jest. Jest złoto, ale kiepsko się jeździło tym bossem. Właśnie, tam chyba było napisane, że ten Mustang RTR posiada lepsze prowadzenie, w sensie jest łatwiejszy do opanowania, bo ten ma, jest klasyfikowany tutaj jako samochód z prowadzeniem bardzo trudnym, a RTR jest zakwalifikowany jako pojazd z prowadzeniem trudnym, więc jest łatwiejszy niż ten. Odblokowaliśmy sobie kolejne wyzwanie, zawody, whatever. Dobra, i jedziemy. Co teraz mamy do wyboru? No Boże. Tylko nie trwał. Dobra, bossa już nie biorę, chociaż z Challengerem podejrzewam, że będzie to samo. Zobaczmy. Który pakiet? Ten wygląda dosyć fajnie. Ten taki, no nie wiem, tak jakby te dokładki były tak na siłę doklejone. Biorę tego. Najlepiej wygląda. Okej. I szarego weźmiemy. No i startujemy. Znowu mamy w nocy. Ale ja się tam nie boję nocy. Zobaczymy, jak mi pójdzie w Challengerku. Bardzo ładnie to wygląda nocą zresztą. Podoba mi się. Premia za drifting. Oooo! Jest lipa też straszna. Nitro jakby nie działa. Cholera jasna. Światła nie działają. Coś tam widać przez te światła, ale malutko. Powinniśmy tu na długich jechać, o, żeby oślepiać wszystkich przeciwników. By się rozpieprzali. Źle, że hamuję na samym zakręcie. Dobra, spróbuję tutaj złapać tunel. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tam był skrót jakiś. Ej. Chwileczkę, ja muszę pojechać tym skrótem. Wracamy, tu można jeszcze ten powrót używać. O, właśnie. Spróbujmy opcję. Tu jest skrótas. Lecimy. O! Mi się nie da jeździć, autentycznie. What the fuck? Jakiś wypadek. Cholera. No nie da się. O Boże, o Boże. Zobaczcie, ja hamuję przed zakrętem nawet, a i tak jest problem. Pojedziemy tu, żeby się nie zderzyć z tym Dodge'em Ramem, który by nas zlamował. O! No właśnie, tutaj jest też fajna opcja taka, że trzeba uważać, żeby nie wypaść z trasy, bo nie mamy tych barierek, jak w większości NPS-ów po prostu są. Jestem na pierwszej pozycji, ale żeby zdobyć platynkę, muszę mieć 2,52. No jestem ciekawy właśnie, jak by się grało tutaj na tej kierownicy. Muszę spróbować. Może w następnym odcinku spróbuję, zobaczę. Tak z ciekawości, podejrzewam, że będzie lipa, bo będzie trzeba się po prostu sporo namachać, żeby to ogarnąć. No ale... ja tam się nie boję wyzwań. Co? O nie. Dawaj, dawaj mi tunel. O! Ale mnie wyrolował, kurde, cwaniaczek głupi. Znowu zakręty. Ja pierdzie. No ciekawe, gdzie ja tam driftowałem. Hamowałem i zaliczyli mi jakąś premię za drifty, więc ciekawe. Jedź, jedź! Nie chcę łapać tego tunelu, dziad jeden. O, pojedziemy może tutaj. Zobaczymy, co z tego będzie. Okej, trochę się poobijałem. Ale zdaje się, że sporo Lucek czasu zyskał.
jazdą tamtym skrótem. I tutaj ciekawe, bo tutaj dziwnie działał ten catch-up z tak zwanym. O nie, na srebro to ja się nie godzę. No ale trudno mi tu było, naprawdę. Okej, no i powtórzyłem sobie tę trasę w bossie, jednak bossem dużo, dużo lepiej mi się jechało, naprawdę. Zakręty pokonowało się sporo lepiej. What the fuck, już nie... No ale dobra, złoto udało mi się zdobyć. Byłem chyba bardzo blisko platynki. Spoko. Naprawdę bossem jechało się dużo lepiej niż tym challengerem. Challengerem to w ogóle... Jakbyś nie miał trakcji, jakbyś na nartach jechał jakiś ten masakra. No i dobra, mamy tutaj jeszcze król szosy. Zobaczymy jakie wozy... Tylko jeden możemy wybrać. Jest to McLaren i możemy wybrać zestaw. Pakiet stylowy. Dużo nie zmienia, co? Pakiet wyścigowy. No tutaj już zmian jest sporo. Weźmy sobie teraz konkretny kolorek. Zielony, o Boże. Zobaczcie. Fajnie to wygląda. Bierzemy tego. No i startujemy. A już wiem, który to jest będzie kit. What the fuck? Z kim się tu ścigamy? Aston Martin 1. Coś tam jeszcze jedzie z przodu. No tak. Pagani Huayra. Może ten... O kurde, to był skrócioł, ale taki konkretny. Muszę go przejechać. Tu też jakiś skrót jest, ja ich w ogóle nie widziałem. Wow, skumajcie. Nieźle. W ogóle teraz chyba jedziemy w drugą stronę, tak zauważyłem. Zobaczcie, o ile ten skrót przyspiesza. Te skróty są megaśne tutaj w tej grze. No ale nie ma co tu porównywać MP4-owy mordę. MP4 do bossa. Tutaj oczywiście jedzie się dużo lepiej. Tylko trzeba uważać przed zakrętem i wcześniej hamować. Bo jak widzieliście przed chwilą, no skończyła się moja próba hamowania tragicznie, gdy miałem zbyt dużą prędkość. O! Dobra. Tutaj było napisane w samouczku, żeby puszczać nogę z gazu, gdy jesteśmy na zakręcie i chcemy szybciej skręcić. Ja mogę spuścić palec z gazu. Dobra. Ile tych punktów jeszcze? Nie wiadomo. Tu nie ma punktów jeszcze. Cholera jasna! Chodziło mi o punkty kontrolne oczywiście. Dawaj MP4. Zobaczcie jak... O Boże, jak to wygląda w ogóle. Nie wiem. Nie wiem jak to w ogóle nazwać, no nie. Chyba za wąsko też wcześniej zakręty brałem. Gdzie trzeba trochę to naprawić. Mamy punkt kontrolny. Dobra, o man, jedziemy. O man, dobra, zmienię kamerę. Jest. O! Nie w tą stronę. Fuck. Nie da się patrzeć tutaj na wszystko. W sensie na interfejs. I tutaj gdzie się jedzie. Tym bardziej jeśli wszystko dzieje się tak szybko, ale tu widoki są konkretne, no nie? O! Nitrujemy. Super. Jest meta. Czy będzie platyna? Będzie chyba platyna, moi drodzy, zobaczcie. Tak! Tak! Udało się zrobić wyzwanie. Czyli dzisiaj zdobyłem chyba dwie platynki, tak? To naprawdę nieźle. Chociaż z tego co wiem, to później będą te wyzwania oczywiście coraz trudniejsze. Szkoda, że zainstalowany jest tutaj ten spoiler dodatkowy. Ja wolę ten McLarenowski spoiler. Odblokowałem Nissana. Kona profilu jakaś. Bo ten od MP4 on się, wiecie, układa, jest o zmiennej aerodynamice. Układa się w zależności od tego jak...
Sporo tego. Biedronka jakaś, what the fuck? Co to za ikony profilu? Czy tła profilu? Dziwne te tła. Jakieś... Nie wiem. Ale udało się zrobić platynkę. Naprawdę fajna opcja. Teraz właściwie mógłbym pojechać wyzwanie pierwsze już właśnie w Skyline'ie, tak? Nissan. O właśnie, chyba jego miałem zablokowanego. Ja sobie tylko zobaczę, jakie pakiety ma. No nawet całkiem niezły pakiet, co? Bo ten taki naprawdę wieśniacki, totalnie. A tutaj już trochę poszerzony jest ten Skyline i ładniej wygląda. No ale dobra, zrobiłem sobie wszystkie wyzwania dzisiaj na złoto, co najmniej. Dwa zrobiłem na platynę, co uznaję, że jest całkiem niezłym wynikiem. Bardzo wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!